Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat tego, jak zmienić rodzinę. Hmm, pewnie pomyślicie, cóż można mieć na myśli? Rozwód? Separacje? Pogniewanie się i po prostu wyprowadzenie z domu? Zaprzyjaźnienie się z innymi ludźmi i przyłączenie się do innej rodziny? Nie. Chodzi o to, aby. Nie tracąc żadnego kontaktu z tymi, którzy są nam najbliżsi, wciąż nawiązywać kontakt z nową rodziną, ba kontakt, należeć do niej zupełnie na nowo. Żeby to zrozumieć, musimy sięgnąć do słów apostoła Pawła. Chciałbym zaproponować Wam dzisiaj, abyśmy otworzyli ósmy rozdział listu do Rzymian. I tam, od czternastego wiersza aż po siedemnasty, znajdują się ciekawe słowa, których apostoł proponuje taką właśnie zmianę. Bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. Naprawdę kocham ten fragment. Bo fragment mówi o zmianie rodziny, ale mówi o czymś. Z czego często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jest nam to potrzebne. Po pierwsze, musimy być prowadzeni duchem Bożym, aby stać się członkami rodziny. O, chyba zapomniałem. Pamiętacie o tym, że powinniśmy się stać członkami rodziny całkowicie na nowo, całkowicie inaczej? Bo rodziny Bożej, kiedy Boga Ojca potraktujemy za swojego tatę. A Jezusa za starszego brata. To ważne, abyśmy myśleli w takich kategoriach. Chrześcijaństwo nie jest niczym innym, i może jeszcze inaczej zbawienie nie jest niczym innym jak adopcją, przyjęciem do rodziny, do której faktycznie kiedy rodziliśmy się należeliśmy, ale przez grzech wyobcowaliśmy się całkowicie i potrzebujemy takiej nowej przynależności. A teraz wróćmy do tekstu. Musimy być prowadzeni Duchem Bożym. Być prowadzonym oznacza pozwolić ująć się za rękę i pozwolić, że ktoś podpowiada nam drogę. Ja wiem, wiem, wolimy sami, samodzielnie, niezależnie po prostu my damy sobie rady, ale to wcale nie na tym polega. Musimy być prowadzeni przez Ducha. Musimy dać się prowadzić, prosić Go o to, aby nas prowadził. Zapytacie, jak? I tu, drodzy, znowu jesteśmy przy naszym stałym pytaniu, do którego stale wracamy. Paweł wyjaśnia nam sposób. Nie wzięliście ducha niewoli. O, wolność my lubimy, prawda? By znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa. Poczuliście się kiedyś. Synami Bożymi? Tak? Braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa. To niezwykle istotne. To ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Przypominam sobie sytuację, kiedy pewnego razu spotkałem się z pewną młodą kobietą, która opowiadała mi o tym, że ona jest dzieckiem Bożym, i mówiła to z takim entuzjazmem, z taką radością, z taką pasją. Mówiła o tym, że należy do Boga, mówiła o tym, kim On jest dla niej. A ja patrzyłem troszkę zdziwiony i myślałem sobie, hmm, o czym ona mówi. Jak można tak się fascynować pewnymi rzeczami, które są prawdą? Ale czy możemy w taki sposób podchodzić do tego? Dzisiaj. Powiem wam, drodzy, że musimy. Musimy czuć się dziećmi Bożymi. Musimy czuć się, że jesteśmy tymi, którzy należą do Boga, do Jego rodziny i tam jest cała nasza przynależność, którzy nie pozwolą na to, aby jakikolwiek inny duch odciągał nas od rodziny. Mam nie tylko na myśli przynależność kościelną. Mam na myśli po prostu, Naszą wspólnotę, bycie z Nim, rozmawianie z Nim, przebywanie z Nim, poczucie się, że należymy do Jego Królestwa. I pomyślcie jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Bóg wie, że to nie jest takie proste dla nas. Dotyczy to świadomości tego, że należymy, ale świadomość wcale fizycznie nie postawiła nas na innym miejscu. Zatem, jak to zrealizować? Podpowiedział nam coś, co lubi każdy z nas. Wiecie, co lubimy? Mieć. Lubimy posiadać. I Bóg mówi, staniesz się właścicielem wszelkich obietnic, które dałem. Ten siedemnasty wiersz tłumaczy nam prosto. Jeśli jesteśmy dziećmi, to jesteśmy dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Pomyślcie na moment nad tym. Dziedzicami Jezusa Chrystusa, współdziedzicami z Chrystusem, byciem współwłaścicielami wszystkiego, co obiecał, a my lubimy posiadać. Dlaczego nie uwierzyć Bogu? W to, co przez Pawła przekazuje każdemu z nas. A co nam obiecał? Chwałę, niezmierzone i nie, nieograniczone w słowach królestwo. Obiecał trony, na których zasiądziemy. Obiecał szczęście, to prawdziwe, nie to wzburzone w jakikolwiek sposób troskami. Nie to, które przygniecione zostało chorobami, problemami, z którymi spotykamy się na co dzień. Szczęście, o którym marzymy, niemalże chciałoby się powiedzieć idyliczne szczęście. Ja piszę się na taką adopcję, a żeby stała się ona faktem, to decyzja do nas należy. Nic więcej. Nie praca niezwykle ciężka. Choć Paweł mówi tutaj. O cierpieniach razem z Nim. I ma na myśli nasze życie tutaj, ale życie pasją i nadzieją na przyszłość. Boże, jakże pragnę, abyś dokonał tego w moim życiu i abyś dokonywał tego w życiu tych, którzy mnie otaczają, których znam, którzy są także członkami tej jednej rodziny. Spraw, byśmy wszyscy mogli tego doświadczać lepiej. Więcej. I tak autentycznie, tak prawie że namacalnie już dzisiaj. Oto proszę, w imieniu Pana Jezusa. Amen.